Krzysztof Cybulak, sadownik z Podopola Lubelskiego, jednocześnie wiceprezes Związku Sadowników RP. Jesteśmy na spotkaniu plantatorów malin z okolicy Opola i Kraśnika. Na ulicy Przemysłowej, tu koło firmy mroźniczej. Przygnała nas, a przede wszystkim wszystkich plantatorów, niestety, ale ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o skup i ceny. Ceny są poniżej godności i ceny poniżej kosztów produkcji. W tej chwili na skupach są ceny od 4 do 5 zł. I teraz powiem, bo byliśmy w piątek z postulatami i z gotowymi rozwiązaniami w ministerstwie. Delegacja Związku Sadowników w 4 osobach pojechaliśmy i mówiliśmy, co ma minister zrobić. Najważniejsza sprawa. Natychmiastowy zakaz importu maliny świeżej i przetworzonej i przetworów z maliny do Polski. Natychmiastowo. Minister powiedział, że się tego nie da zrobić. No w zbożu się dało. Jeżeli by teraz, przypuśćmy, minister zakazał od jutra wjazdu mrożonek i koncentratów z maliny, podejrzewam, że za jakieś 2 dni Kijów by zaczął protestować. Bruksela zaczęłaby coś mówić koło piątku. Pierwsze spotkania byłyby w przyszłym tygodniu. Rozmowy trwałyby tydzień czy dwa. No i wtedy niestety sezon by się nam skończył malinowy i co ci przetwórcy by powiedzieli? Ano przetwórcy musieliby coś pomyśleć o podwyżce cen chyba, bo nie dostaliby na tacy gotowe mrożonki za kilka złotych. Poza tym wszystkie inne nasze postulaty, na wszystkie inne minister się zgodził. Czyli informacja na punktach skupu od rana, jaka będzie cena dnia. Informacja przez zakłady przetwórcze, jaka cena lokorampa. Laboratoria na przejściach granicznych. Powiedzieliśmy ministrowi, ma natychmiast, o najlepiej w tym tygodniu powinien to zrobić, wysłać pismo do Komisji Europejskiej, ma natychmiast sfinansować laboratoria na każdym przejściu granicznym i mają być badane poszczególne jednostki transportowe, na przykład tir cysterna, tir mroźnia, tir patelniak, wagon. Nieważne, że będzie 40-kilometrowa kolejka, czy 30-kilometrowa tirów, czy nieważne. Ma to być pobrane z każdej takiej jednostki. Wszystko na koszt importera. A jeżeli na koszt importera, jeżeli by wyszło coś nieprawidłowości, na koszt importera utylizację. Zacząłby się jeden z drugim, z trzecim przetwórcą zastanawiać, czy to się opłaca taki biznes, czy nie. Bo najgorsze jest to, że być może, że przemyci ten towar tutaj z pozostałościami, wymiesza znacznie, pójdzie gdzieś dalej i co później ktoś wykryje i powiedzą, Polacy trują. Tak by było. Poza tym powinny być ogłaszane przed sezonem, jakie są koszty produkcji danego gatunku owoców, jaki jest koszt wyprodukowania kilograma. To powinno być do publikacji, we wszystkich mediach, nawet żeby przysłowiowy konsument właśnie z miasta dowiedział się, ile to wszystko rolnika kosztuje, a ile on, za ile on kupuje. Takie były mniej więcej nasze postulaty właśnie. No i na końcu zrobiłem sobie taką prywatę, powiedziałem ministrowi, co czuję, jak widzę w ogóle, dlaczego ta zapaść. Otóż powiedziałem, że i rząd, i komisarz Wojciechowski, i Komisja Europejska nic przez 8-10 miesięcy nie zrobili, nic, kompletnie nic nie zrobiono, żeby tej sytuacji zapobiec. Wszystko wpływało i na końcu jeszcze jedną rzecz powiem. Mój znajomy ma kolegów z Podszędziszowa. Cały czas pociągi ze zbożem, bo to są szerokie tory do Sławkowa pod Katowice. Cały czas te pociągi idą. Co ileś tam minut, co pół godziny, trzy godziny, pociąg za pociągiem, pociąg za pociągiem. Nikt na tym nie panuje, nikt już w ogóle tego nie monitoruje. Jest po prostu wolna Amerykanka. Plantatorzy, trzymajcie się, protestujcie. No jedynie w jedności siła właśnie. I to wszystko. Dziękuję bardzo.